Ofiarą hakerów padł system naszej filii Opus Dei. Wszelkie dane stowarzyszenia członków zostały ukradzione. Rabusie ściągnęli z serwera 61 MB danych. Organizacja posiada swoje dane i wszelkie korespondencje. Zorganizowane przez młodych socjalistów. Po raz pierwszy w literaturze światowej doktryna nowego porządku świata, nowy rząd, nowy porządek świata. Martin Lauter, były członek ONZ, tworzy strefę bezpieczeństwa, w skład której wchodzi 13 tysięcy tajnych agentów. Wobec zmian zachodzących na świecie musimy zachować politykę bezpieczeństwa. Cierpienie nie ma sensu.
stary system mierzenia się z cierpieniem społeczeństw i jednostek musi umrzeć śmiercią naturalną, biegiem ewolucji. Halo? Jesteś szaleńca. Otwieram oczy.